Trenerze, patrząc tak z boku na grę Chrobrego, można odnieść takie wrażenie, że Chrobry potrzebuje chwilki, żeby się rozpędzić. Dwa pierwsze mecze przegrane, trzy kolejne wygrane. I na przykład pierwsza połowa w ostatnim spotkaniu, nie najlepsza w naszym wykonaniu, kolejna już można powiedzieć, że perfekcyjna. Najważniejsze, że ten ostatni mecz zakończył się naszym zwycięstwem, a myślę, że kolejne mecze pokażą jeszcze inne, różne scenariusze, ale dla nas cel ten końcowy to zdobywanie pełnego pakietu punktów w każdym meczu i mam nadzieję, że tak będzie w następnym. Natomiast przebieg i scenariusz każdego meczu jest inny i nie zawsze mamy wpływ bezpośredni na przebieg spotkania. Wszystko się zgadza. Początek sezonu mieliśmy trudny, jeżeli chodzi o przeciwnika pierwszego, Wisła Płock. I na ten drugi mecz jakby trochę chyba zbyt naładowani, zestresowani wyszliśmy i to było widać, że w pewnym momencie pękł ten balonik w nas, który żeśmy sobie dmuchali, no i po prostu nic nam nie wychodziło, ale padło kilka mocnych słów. Na treningach też wiedzieliśmy, że musimy trochę mocniej przyłożyć do gry w obronie. No i to w meczu ze Szczecinem już od początku widać było, że zaprocentowało i dalej to kontynuujemy. Chociaż te pierwsze połowy faktycznie są naszą zmorą. Musimy od samego pierwszej minuty wchodzić na pełne obroty, żeby potem nie trzeba było gonić. Chrobro odprawił już z Kwitkiem konkurentów gdzieś tam do tej górnej części tabeli, czyli mam tutaj na myśli Kwidzyn i wcześniej Kalisz. Pora teraz na Gwardię. Ja uważam, że ta liga w tym sezonie, oprócz dwóch znakomitych zespołów z Płocka, z Kielc, jest jeszcze bardziej wyrównana niż w zeszłym sezonie. Każdy z każdym może wygrać i to każda seria spotkań pokazuje. I tych niespodzianek będzie coraz więcej. Natomiast czeka nas w sobotę bardzo trudny mecz w Opolu. Opole do tej pory, początek sezonu dość ciężki, w okrojonym składzie, dużo kontuzji, ale z meczu na mecz zespół, który się rozkręca, wracają zawodnicy kontuzjowani i o punkty będzie bardzo ciężko, ale jedziemy tam zdobyć je i piąć się w górę tabeli. Nie ma chyba jednoznacznego faworyta tego spotkania. Uważam, że nie, że może na stronę Opola to jest to, że są gospodarzami tego spotkania, będą grali przy własnej publiczności, ale przypominam, że w poprzednim sezonie udało nam się tam wygrać i mam nadzieję, że ta historia się powtórzy i przywieziemy z Opola 3 punkty. Nie ma tak naprawdę mecze teraz, oprócz Wisły, Płocki i Liwę, każdy może wygrać z każdym. Gwardia Opole zaskakuje, bo potrafi wygrać z Azotami Puławy, aby w kolejnej kolejce przegrać z Beniaminkiem. No właśnie to o tym mówiłem, że każdy może wygrać z każdym. Nikt przed nami, czy my przed nimi nie ma jakiegoś respektu czy obaw wielkich, bo no, to są drużyny, które ze sobą są w stanie wygrać i tak samo my jesteśmy w stanie z nimi wygrać, nie patrząc na to, że to jest mecz na wyjeździe. Myślę, że większa presja może na nich spoczywać, bo grają u siebie.